Sejmie ciężko działa niestety przeciwko ustawie, która czeka na... No właśnie, ale to ma być ze spółdzielnia. Jak Państwo widzicie, Znaczy wie Pan, że jest złożony przez koleżankę z klubu w tej chwili kolejny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, niekonstytucyjnej ustawy. Więc może ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego może popchoni zmiany. Ja uważam, że spółdzielnie mieszkaniowe są prywatną własnością. Prywatne są łapocoluty, prywatne. A dlaczego Państwo chce koniecznie ingerować w prywatną własność? Prezesi mają bardzo dużo Państwa, ale że my chcemy ingerować, ale z prywatną własnością ludzi. Oczywiście, którzy tak. Mieszkają w spółdzielniach. Tak. I nie zawsze ci ludzie mają cokolwiek do powiedzenia. To nie zakręca, proszę Pani, to jest zawisza demokracja w spółdzielni. No proszę Pani, wprowadziliście kadencyjność zarządów, rad, znaczy rad nadzorczych. Ale ciągle nie ma przekazów. A co, proszę Panią, z kadencyjnością posłów, radnych? Powiedziałabym, że to jest trochę inna struktura. No nie inna struktura. Mieszkaniowa jest strukturą gospodarczą. Ale radę nadzorczą też wybierają mieszkańcy. Słucham? Radę nadzorczą też wybierają mieszkańcy. Ja wiem, ale to jest inna struktura. Nie znam kraju, gdzie jest ograniczona kadencyjność posłów. No ja też nie, no dlaczego ograniczono kadencyjność rad nadzorczych? Jaki był motyw tego? Ja uważam, że spółdzielnie są za duże mieszkaniowe. I wie Pan myśli o małych spółdzielniach, natomiast w dużym stopniu ustawa, która czeka na tym... Ja nie mówię, że wszystkie spółdzielnie dobrze pracują. Jestem tego świadomy. Bo wie Pan o tym, że istnieją nawet 60-tysięczne ludzi. Ale to powinni mieszkańcy zadecydować, a nie Państwo. Tylko niech Pan pamięta, że w tych wielkich spółdzielniach mieszkańcy nie głosują, tylko przedstawiciele mieszkańców. Nie. Przepraszam, przecież ustawa mówi wyraźnie, że są walne zebrania i dzielone na części. A że mieszkańcy nie przychodzą, to jest wybór mieszkańców. To jest problem. Tak samo nie przychodzą na wybory i też uciekają odpowiedzialności. Ale wie Pan, że to wszystko dzieje, jak nie jest dobrze. No, proszę Panie, ja nie będę mówił, co jest w innych spółdzielniach, nie wiem, co jest moje. Katowicka jest akt oskarżenia przeciwko całemu zarządowi za ustawianie przetargi i działki. Proszę Panią, jeżeli tak było, to jestem za tym, żeby prokurator położył rękę. No, tak jest. Jestem za tym. Zgadzam się. Jestem za tym. Jest wspólny wniosek. Idziemy robić. Idziemy.